Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring, moi drodzy. Jesteśmy oczywiście w miejscu tym samym, nie włóczyłem się tutaj. Po prostu ta lokacja nie sprzyja, żeby tutaj włóczyć się bez celu i eksplorować tak sobie. Wolałem poczekać na was, że się tak wyrażę. I kontynuujemy, moi drodzy, w tym momencie już dalej tą eksplorację tej kurwa potężnej, trudnej zarazem. Idę. Nie? Gdzie wy macie kurwa głowę? Chodź. Ktoś kurwa normalny do pokonania, a nie ciągle bazyliszki. Wbijamy tu na dach. Mamy tego kurwa śmiecia. O nie! Kurde, nie widziałem tego. Come on. Cholera jasna. W sumie nie ma biedy tak naprawdę, bo kurwa za nich jest aż 4 koła, nie? No ale, dobra, pokonamy sobie jeszcze raz tego kogoś. O kurwa, wyprzedził mnie. Jebam. Re rycerza mauzoleum, proszę bardzo, propła z niego. No, standardowa zbroja, bo inaczej się nazywa, tak? Tam to było rycerza kogoś, ta jest rycerza mauzoleum i tak dalej. No, moi drodzy, robimy sobie najpierw ten dół. Jeszcze dalej. Skarb. O, co jest? Halo. Ale tu jest kurde skarbów. Proszę. Źle. Że tu jest kurwa kolejna trumna, do której my musimy wejść. Tak, ale to jeszcze myślę, że to nie jest pora na to. Tu się tutaj pokręcimy. Nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi, tak szczerze mówiąc. Ja pierdolę, my tu spędzimy trochę. Przecież to widać gołym okiem, nie? Jest jakaś... Mauzoleum tu jest nawet, słuchajcie. To jest jakaś gigantyczna lokacja, kurwa. Sobie to w... Serio, ja sobie to wyobrażałem troszeczkę inaczej. Wiem, to będzie coś takiego, no... Kurwa, teraty taty, nie? Kurwa, przydałoby się teraz usiąść przy tym ognisku. Dobra, zróbmy to. Zróbmy to. Trudno. Niech tam się kurwa zrespią. Zrespić się muszą, ponieważ ja nie będę dalej śmigał tutaj. Idziemy sobie po 20 z punktami skupienia. Kurwa, mam 30 zostało, nie? Użyję wszystkich. Co, może ja zrobię małe cięcie i bo będzie trwało to po prostu za długo. Widzimy się już za chwilę. O, moi drodzy, ja sobie użyłem naszych run. Bijemy sobie teraz umysł na 20. Mieli możliwość zadawania ataków specjalnych troszkę więcej razy, nie?
Jeszcze nam zostało bardzo, bardzo dużo tych run. Może nie przesadzajmy, ale naprawdę jest jeszcze spora ilość. Kurwa, gdzie ja mam tu iść teraz? Ta góra jeszcze cała, dobra. Po kolei, po kolei. Idziemy się. Może, żeby nie trafiać znowu na te... Właśnie. Jebane bazyliszki. Dobra. Ten już mnie kurwa złapał niestety. Musimy się go pozbyć. Dobra, zanim wyhaczą mnie inne, po prostu oddalę się. Tam tak jakby... Bon? A, tak, bo tam jest mauzoleum, okej. Okay. Na tym mauzoleum słychać. Sprawdźmy sobie z góry, jak to wygląda. Tam jest jakiś, kurwa, przeciwnik, pewnie z łukiem. O, proszę bardzo, skarb. Dziękuję. Widzę was. Napier. No nie. Pierdolone ropuchy. Patrzcie, ile ich tu kurwa wszędzie jest. Dobra, bo już da mi to na nerwę. Jeszcze coś tam ryczy na nas, nie? Coś większego chyba. Dobra, na razie tu nic nie widzę. Numerówki. Musimy się na pewno dostać na szczyt tej wieży. Wszystko. Zrobimy sobie tą górę, kurwa, z tą jaskinią. Tu. O kurwa. No lepiej się uzdrowimy. Kurwa, zripostował mnie, nie? Kurwa! Wygodny przeciwnik. Kurwa. To za menda. Ale teraz ładnie. Ruszyliśmy nad nim. Tego włócznią. Dobra, wy spierdalać. Nie chcę się... W razie tutaj z wami borykać. Był zrobiony. Kurwa, nie jestem teraz pewien, czy byłem po tej stronie. Naprawdę szczerze, sporo czy zapomina tej lokacji. Jebany, jaki skoczny. Dobra. No tu chyba byliśmy. Szczerze, naprawdę nie wiem, czy będziecie się teraz zdenerwować na mnie, czy nie, to nie wiem. Już w tych wszystkich ruinach, które tu są dookoła i tak dalej, naprawdę... Tak, tu będzie chyba, nie masz prawa. Tak, tu byliśmy. Szczęście i nieszczęście, ale byliśmy. Okej. Okay. Wejdziemy sobie teraz do przodu. Załatwimy tamte mrówy. Sprawdzimy tutaj tą górę tej kaplicy. Mam wrażenie, że to...
drzewo jakieś, kurwa, myślałem, że już może znowu jakiś, nie wiem, NPC. Zaczarowany. Kurwa, tam są całe armie przeciwników, nie? Dobra. Sprawdzimy, czy się uda nam za pierwszym razem skoczyć. Udało się. A! Nie udało się. No dobra, ale tam jest skarb. I chodzi o skarb, okej. Okay. O kurwa! Wow! No nie. Dobra, udało się teraz. I to wszystko... O ten pierdolony liść, nie? No do dupy liść, moi drodzy, no. Dobra, w takim razie musimy sobie wrócić teraz, moi kochani, dostać się chyba tam na górę. Nie wiem, jak zrobić to najlepiej. Nie ma jakoś tutaj, tu jest jeszcze jakiś korzeń. Czy jak ci? Tu jest kurwa pełno, nie? Że tu jest skarb, na tym korzeniu. To jest gdzieś, który już robiliśmy, okej. Okay. A, tu jest znowu ten... Kurwie, dobra, to zróbmy tak, że pozbądźmy się go znowu. Tak, nie? Kurwa, nie było głupie, powiem wam szczerze, sobie troszkę na tych... Jakbym słyszał gdzieś przez chwilę kuczka? Może być, ale to... Kurwa, spierdolił mnie na dół, pomysł. Kurwa mać, to za menna. Dobra, nieważne, ważne, że niedaleko stąd. Chyba muszę zacząć jeździć, moi kochani, na strudze. W tych korzeniach będzie szybciej. Przecież tej strugi też, kurwa, nas... dosyć łatwo jakby strącają. Dobra. Powtórka. Siadamy. Standardowo. Dobryk. To jest o niebo szybciej, nie? Ale gdzieś słyszę tego skarabeusza. Jeszcze nie wiem gdzie. Ale gdzieś jest. Bo tam już byliśmy. Wydaje. Ważne, ważne, że idziemy po ten skarb, który zostawiliśmy tutaj. Jeszcze trumna, która znowu nas gdzieś zaprowadzi. No, piękny skarb. Zajebiście. Piszcie mi w komentarzach, żebym udał się już, kurde, do stolicy. Dlatego, że później będzie po prostu za łatwo. No, kurczę, wiem, ale... Za łatwo. Nie wiem, no może będzie, no nie wiem, jaki tam będzie poziom i tak dalej. Bo cenny przedmiot, no w końcu coś cennego. Ostór Księcia Śmierci. Ten sobie opis. Mi to jest szczerze do dupy potrzebne, jak do dupy liść.
ale... A jeśli ktoś gra magię, nie będzie. Ten. Po prostu z plamionym, dobrze, bursztynem, uważany za część samego Księcia Śmierci, proszę bardzo. Wzmacnia czary śmierci. Jeden z kosturów, które Akademia uznała za heretyckie. Nie ma się to dziwić. Ze względu na jego zdolności do wzmacniania zaklęć nie tylko poprzez inkantację, ale też wiarę. Możesz mieć umiejętności i tak dalej. No dobra, dla maga może sztos, nie? Kurwa, luk z góry. W ogóle to wygląda jak mieli do pnia wejść jakiegoś, nie? Lampę znowu. Także jeszcze wracając do tego, co pisaliście mi w komentarzach. Tak, ja wiem, ale jeśli teraz trafiliśmy do tej lokacji, to też robiliśmy cały czas ten wątek teraz, nie? Że przenosiliśmy się, ten wątek rani cały, nie? On jest tu, kurwa, gdzieś pod nami. Ja go tu, kurwa, słyszę. Trudno. Olejemy sobie. Będę za każdym krabeuszem biegał. Także robiliśmy sobie ten wątek rani, no i... z jednej lokacji do drugiej tak naprawdę, nie? Przenosiliśmy. Tam jest na dole. Kurwa, jest tam na dole. Dobra, ale ja i tak muszę sobie zeskoczyć. Nie uciekać. Mam cię. No nie, bazyliszki. No nie, kurwa. Nie. Was mam w dupsku. To nawet nie wiecie jak bardzo. Wjeżdżamy znowu tam na górę. Może no już musimy dokończyć sobie te lokacje tutaj. Zróbmy to jakoś po kolei. Postaraj. Kurwa. O nie! Za szybko. Starajmy się. Bardziej, że jest to... robimy jakoś... jakiegoś questa, gdzieś jesteśmy prowadzeni tymi lokacjami, no i jest to po prostu, kurwa, interesujące, tak? Jesteśmy tak jakby wmanewrowani w dalszy ciąg wydarzeń. Kurwa, tu bazyliszek siedział. Ja pierdolę, jeszcze do tego zginę. Kurwa, no! Nienawidzę tych korzeni pierdolonych. Come on, ej. No tak działa mi to na nerwy. Znowu ten się tam, kurwa, zrespił. O mnie, zobaczcie. Dobrze, nie było dużo tych run. Dobrze, tych run nie było dużo, serio. Było 20 tysięcy, no dobra, ale... było to 90, jak przed chwilą. Ja pierdolę! Mam dość tego powoli. Ale będę wytrwał. Będę wytrwały, kurwa, nie będę się... nie chcę się dzisiaj denerwować. Dzisiaj mam taki dzień, w którym nie będę denerwował się w Elden Ring. Co ja nie wiem, kurwa. Który raz w kolei... ja zabiję tego śmiecia, który tu stoi. Ale 4000 to 4000. No.
Dobra, ja teraz... O kurwa. No i teraz tak, czy ja tu mogę gdzieś wejść po coś... Nie, znowu nie. Czyli na to w sumie nie ma sensu wchodzić. Nie ma sensu, po co na... No, po chuj na to włazić, tak? Widać, że jest to pionowe, po co ja się tam pcham? Nie wiem, który raz już tu ginę, kurwa. Mego. Zabijemy sobie teraz tego, który tutaj będzie. O, udało się. Kurwa, no dajżesz mi w końcu przejechać tu. Teraz tak. Tu nie musimy. Tam. Tam do tego miejsca łaski. Kurwa, zemsta. Dobra, no tam jest miejsce łaski na dole. Tylko my możemy się jeszcze dostać właśnie gdzieś do góry. Poziom? A nie. No. Ale w sumie sobie tutaj wskoczyć. Chyba nie da rady. Nie, to jest za wysoko. Dobra. W takim razie idziemy już do tego miejsca łaski tu i chyba plus minus będziemy mieli wszystko ogarnięte, nie? Mam taką przynajmniej nadzieję. Mam taką naprawdę, słuchajcie, nadzieję. Mi się uda tak fajnie tam skoczyć? Chuja mi się uda. Dobra. Okej. Okay. Chodzimy tu. Ciało, o ciało. Uważaj, boss. Pomyślałem się, że będzie to boss. Ciekawe, co to będzie za boss, nie? Nie wiem, kurwa, co to jest. Jest okropne. Ale to coś, co jest przed nami, jest, kurwa, dziwnie wygląda. No już tutaj nie możemy wezwać. Kurwa, jest. Że coś na zasadzie... Mołuski na ogonie? Że coś na zasadzie będzie... tego otoczonego przez klątwę drzewca z Dark Souls 3, nie? Ja pierdolę, znowu jak z jakimś kolosem będę walczył. Portal? Nie rozumiem. O. Champion Fee. Ej, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. O kurwa! Dobra. No i co? To wszystko? Ej, to się... Rozumiem, o co tu chodzi. Aha, jakaś druga faza. Roger czarodziej? Roger, kurwa! Myślałem, że jesteśmy ziomkami.
kurwa. Dobra, Roger leży. Co się dzieje, ci kurwa, turniej? Jeszcze jeden będzie? Aha, teraz wszyscy razem, tak? No to kurwa, dzięki. Jesteś ta kurwa cwaniaki? Dobra. O kurwa. No chyba nie zdążę nikogo przyzwać. Na pomoc. Wow! Moi drodzy! Kurwa, przegrałem! W ostatniej chwili. No i co, teraz pewnie będę musiał od początku z nimi wszystkimi walczyć. Ale co to w ogóle za pomysł jakiś na takiego bossa, nie? Nie no, teraz ja już nie... Nie będę sobie... Przeniesiemy się do tego miejsca łaski. Kurwa, jeszcze nie rozumiem. Ja sobie, kurwa, swojego pomocnika przywołam sobie już teraz zaraz, kurwa, cwaniaki. Zasrane. Jak was jest trzech. No, szkoda, że taka scenka musi być znowu, jakby. No, jeszcze moje runy są aż tam na końcu. Niech będzie. Znaczy, może musimy tu podejść, tak czy tak. No, trochę, kurwa, daleko zawsze biegać, nie? Nieważne. To już sobie teraz przyzwę mojego pomocnika. W takim razie. A nie, to jest mój pomocnik, dobra. Wow, ja się zapomniałem w ogóle uleczyć. Odpierdol się od mojego pomocnika, dobra. No i dobra, no i teraz kurwa. Moi kochani. Już jest po moim pomocniku. Wow. To będzie trudne. Bo będą walić wszystkimi atakami. I ogień, i czary, i tak dalej. Ja pierdolę. Hoła! Nie no, bez jajec, kurwa. We trzech. Co to jest, kurwa? Zabawa na wsi gdzieś w remizie, że we trzech będziecie mnie napierdalać. Nie no. Tu by się teraz przydał Geralt z dodatku, nie? Z serca z kamienia, jak wyrywał sztachety i... Kurwa, chodźcie. Dobra, zaraz, mam. Cwaniaczki. Z gulką w nosie. Ale mega jest to wkurwiające, że musimy za każdym razem tu podbiegać. No, ja muszę w ogóle ulepszyć sobie... tego mojego klona, bo on jest na pierwszym poziomie. Ja ulepszyłem to dwa razy z tego co kojarzę tą meduzę. Także... Podejść do tego portalu, tak? Jakiś inny champion. Czyli to jest losowo, tak? Roger, teraz musisz podpisać, bo twój kolega... Dobra. Dobra.
obraż, nie mogę go zaatakować. Kurwa mać! Rzucił to samo co bazyliszki, no to jest sprawiedliwe, nie? Leczę jeszcze na koniec. Dało się, moi drodzy. Trzech czempionów, nie? Mgłafi, czyli to jest ten czar, który on rzuca. Dobra, mamy tutaj miejsce łaski. Ja sobie dopakuję jakieś runy. Jem sobie kolejny poziom. Bardzo fajnie. Będzie nam brakowało. Na pewno będziemy musieli użyć dwa. Dobra, ile nam potrzeba? Tak, jeszcze jeden. Ej. I teraz tak, możemy iść sobie tam na dół. Ale możemy też wskoczyć tu w ten teleport. Ja myślę, że sobie wskoczymy w ten teleport, zobaczymy, gdzie on nas w ogóle przeniesie. Kurwa, trzech bossów. Pierdolę, no nienormalne. Tu też szukać się w innym miejscu. No chcę, sprawdźmy, gdzie my będziemy. Oczywiście wrócimy sobie zaraz tutaj do tej lokacji. Bo jestem ciekaw. Jakby, to jest jakby cały ciąg tych kurwa lokacji z tymi trumnami, nie? Królewska stolica, dopiero o tym mówiłem, nie? Że nie, powinienem się tu niedługo udać. Ale... to będzie coś takiego... lokacja będzie pewnie bardzo przypominać takie coś jak Zamek Lotny, nie? Wow! Kurwa! Poszperajmy tu trochę, przydałoby się nam na pewno tu miejsce łaski. To był piękny widok. Złote drzewo, tego musisz szukać. Może... i tu będą tacy normalni przeciwnicy, pewnie rycerze i tak dalej. Ale muzyka jest piękna, spokojna, taka trochę smutna, nie? Wow. Mega. Ale widok. No nie mogę się, szczerze powiem wam, doczekać tej lokacji. Jest naprawdę, to wygląda pięknie. Jest miejsce łaski. O to mi chodziło. To będzie pojebana następna lokacja. Tu będzie zakamarków, nie? Dobra, zajebiście. Mamy kolejne tutaj miejsce łaski. Ale... chciałbym się przenieść teraz z powrotem. W takim razie... to chyba tego, tak? Księcia śmierci? Nie, do tego. Tu. Teraz już kurwa powoli nie jestem pewien, które to było. Ale przeniesiemy się... do śmierci. Musi być tutaj. A, zawsze możemy się przenieść z powrotem. Tak, dobra, bez sensu. Musimy sobie sprawdzić, kurwa, ale jakie to jest mega, nie? Teraz stąd mam połączenie jakby, kurwa, z lokacją tej stolicy. Zajebiście to jest zrobione. Mega mi się to podoba. Dobra, stało na mojej drodze tutaj ten dół w tym razie. Się tam dostać, tu jest zjazd. Normalny, ale nie, czy musi być normalny. Za tym. Chodźcie tu.
załatwić to mauzoleum. Na pewno. Siemanko! Pieciuchy. Wow, ale mi spierdolił od miecza. No głupie to jest trochę walczyć z całą ekipą, nie? O kurwa, zaraz będzie pomysł. No właśnie. Spierdoliłem to teraz. Szczerze, brawura, brawura. Chciałem się kurwa, nie wiem, podpisać, nie wiem czy. Tak się podpisałem, że kurwa mnie ubi. Ja pierdolę, serio. Straciłem tylko to, że byłem wzmocniony łuk. Was olewam, bo was już pokonałem. Kurwa! Nie weszło to. Kurwa, no nie da rady walczyć ze wszystkimi chyba. Teraz mnie utłukło. Pięknie. Ja pierdolę, no. Tam są kolejni. By się teraz ta zgnilizna przydała z tej smoczej inkantacji, nie? Oni kurwa znikają i to jest najgorsze. Pierdolonego pusznika najpierw załatwię. No chodź tu. Jebany jak ucieka, nie? Dobra, mam go. Kurwa, czeka na nasłów. Dobra. Dobra. Jest. Nie widzę czaszek. Ciekawe, czy nie są też gdzieś na górze i po tym korzeniach nie będziemy musieli się tam dostać. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Dobra, zajmijmy się najpierw tymi tutaj na dole, nie? Skarb, wiadomo, jak wodospad to skarb. To bardzo fajnie, że tak zawsze jest. Wielki bełd błyskawic. Dobra, chodź tutaj.
Nie no, wkurwiam. Wow! Ciekawe, czy będzie tu coś, kurwa, jakiegoś konkretnego. Tam jest jebany łucznik, już to widzę. Także trzeba się zająć tym łucznikiem, może najpierw. U nas, kurwa, zaraz będzie nękał. Za daleko już to nie trafię raczej. Ale poczekaj, co teraz zrobiłem. Kurwa, w ogóle używając tych. Trujących garnków zostajemy sami też zatruć, nie? Oczywiście, kurwa, mało tego wszystkiego mamy. Polać. Kończmy tego, kurwa, łucznika. O kurwa! No teraz musiałem przerolować to dość potężnie. Dobra, tego mamy z głowy. Będzie ostatnia, bądź przedostatnia jakaś ekipa, ale tu jest skarb. W sumie. O, prochy tych żołnierzy. Ja już mam w sumie prochy teraz dobre. Nie będę skupiał się tutaj na innych prochach. Dobra, zróbmy sobie tą stronę teraz. Nie wiem, czym się kurwa chce już walczyć z tą ekipą tu. Zapierdolił skarb, po prostu się oddalił. Też powiem wam. Tak, bo to już jest nudne. Przynajmniej mnie już to nuży. Serio. Wiecie, wiecie jak to wygląda? Coś tam z nich dropnie, jakaś strzała, jakieś kurwa inne badziewie. Możemy sobie tego jeźdźca. Miejscem jest fajnie. A sobie lepiej wypiję, nie będę tylko zaczął. Jeźdźca tam troszkę więcej też tropi, czy leci run, także mamy sobie jeszcze. O, kolejna ekipa. Nie bazyliszki będą, kurwa. Dziwne. Kurwa dziwne, że nie było nikogo, nie? Moi drodzy, zachęcam oczywiście do zostawienia subika. Będziecie tak łaskawi, będę się bardzo cieszył. Zostawcie subiczka, napiszcie w komentarzu ciekawego od siebie. Zostawcie coś po sobie. Zawsze jak oglądacie odcinek, łapeczkę w górę symboliczną. Kurwa, będzie mi miło. Sobie objedziemy wszystko. Stanwalia. O, tam, no i proszę bardzo, mamy kolejny wir, ale tu będzie prawdopodobnie skarb, tak, w rycerze.
potężniejszy, już widzę, że będzie używał jakiejś magii. Chodź. Kurwa. Nie mam, kurwa. Słuchajcie, nie mam już. A. O kurwa. Ja pierdolę. Kurwa. Teraz to tak zaryzykowałem niepotrzebnie. Kurwa, ale on jest mocny. Cholernie mocno bije. Ja pierdolę, nie pokonam go chyba. Ten się czai jeszcze z tyłu. Kurwa! Nie mogę uniku zrobić w ogóle. Ale butelek poszło się jebać tu. Mam cię, kurwa, w końcu. Po. To nabija nam te cholerstwo, co bazyliszki. Ale to kurwiające tej znikanie. Jedną buteleczkę tylko zwrócili. No ale to i tak jest w ogóle mega, że oni kurwa zwracają te butelki, bo inaczej. Skala pizdości w tej grze by była olbrzymia, no? Ja pierdolę. No dobra, ponury kamień, ja wiem. Przydatna rzecz, mega przydatna rzecz, ale kurwa, czy warto było? Nie. Okej. Okay. Tu jest jakiś już kurwa potężny ziomek, już czeka, żeby nam dojebać. Tu jest cała ekipa. Ja pierdolę, no na... Jeszcze to mauzoleum mam niezrobione. Zajmijmy się nim. To jest boss. Tłuczemy hama, ale chyba nie damy rady. O ilość tych butelek. O nie! Kurwa! Kurwa, trafił mnie! Tak było blisko! Nie spodziewałem się tutaj bossa kolejnego. Dobra, moi drodzy, robię cięcie i widzimy się już za chwilę tam, na miejscu. Dobrze, moi drodzy, ruszamy za jednym głosem. Chodź.
O kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę pomię! No nie! Kurwa mać! No! Jak to... Jak te animacje są kurwa wolne! To mnie najbardziej rozpierdala w tych animacjach. Zanim on się podniesie, zanim on się kurwa napije, zbiera się jak jeż do pierdolenia. Za przeproszenie, bo wkurwiłem się, a myślałem, że będzie odcinek po prostu, że się wkurwiał. Nie będę i przez to nawet, moi kochani, nie będę robił cięcia, bo mi się kurwa nie chce. Jak ja cierpię, to i wy musicie pocierpieć. Także będziecie teraz oglądać, jak do niego docieram. Ja świruję to. Bardzo krótko. Wyczaiłem tu skrócik. Ale mega wkurwiające to teraz było. Ja pierdolę. Tak się wkurwiłem, że hej. No, jeszcze pod jego kurwa stopami to oczywiście nasze runy. Chodź tu. Nie, ale zacząłem zajebiście. Zgarnę runy. Kurwa, znowu to. Kurwa! Wow. No teraz był mega cel. Mam cię. Ale mnie wkurwił, nie? 30 tysięcy! No i ta jego broń, nie wiem. Oh. Będziemy mieli jakiś fajny skarb. Mam nadzieję, że będzie fajny. Cały set! Wow! Moi drodzy. Spójrzmy sobie tą zbroję. Kurwa, fajne. Dobra, ja sobie oczywiście... Czytamy sobie opis. Zbroja rycerzy Tygla, którzy służyli Godfreyowi, pierwszemu eldeńskiemu władcy, noszona przez rycerza Silurię i jej ludzi. Kurde. Drzemie w niej potęga Tygla życia, pierwotnej formy złotego drzewa. Wzmacnia aspekty inkantacji Tygla. O. Może byśmy sobie nawet, kurwa, dali radę sobie cecik zrobić na razie? Nie? Byłoby to fajne? Nie. Dorzucimy rękawice, to już będzie za ciężko pewnie. Nie. Nie siedzi ciężar. No jest spoko. Ta zbroja. Możemy sobie na razie w niej pośmigać. No ta jest też, no ta jest wiadomo zajebista, nie jest dużo cięższa. Ale już teraz resztą ekwipunku będzie... No to ma te odporności dużo lepsze. Ale tak dla odmiany sobie teraz troszkę w niej pośmigać, dlaczego nie? Nie no, w kurwa rogach nie będę napierdalał. No nie no, bez przesady, to co to jest? Nie, wracam do naszej maski. No i spokoj, mamy nowy secik. Pośmigamy sobie w nim troszkę. A zrobimy sobie może taki kurczę dłuższy właśnie odcinek dzisiaj. Tam czegoś nie przeoczyłem. Teraz to sprawdzimy. Czy nie ma na dachu tej wieży czegoś? Jest. Dziwne by było, jakby nie był. Nie? Kamienny klucz. Już nam coś to będzie mówić. Trafimy w to, czy zginiemy? Trafiliśmy. Cześć. No teraz tak.
Wyjechać sobie tu na górę. A kurwa sobie ich pominę gadów. To jest skarb, tego koniecznie zdobyć. Mamy złoty run zdobyty. A was szczerze mam w dupie. O kurwa, bazylik! Często na ten życzek pięknie. Pierdole. Kto nas strzela i skąd? Tamten rycerz aż stamtąd? No bez przesady, kurwa. Tamten żuczek. Trudno. Musiało tak być. Nic nie ma. Nigdzie nie dostaniemy, czyli musimy na tamte korzenie się dostać. Dobra. Jeszcze ten rycerz do nas napierdala, nie? Znaczy, wracamy sobie na dół. Wjeżdżamy na ten drugi korzeń. Nie, nie, ja nie będę z wami walczył, na pewno. Ja już mam tak dość. Tu się zrobiło troszkę nudne nawet. Bo objadę sobie tylko ten duch tutaj. Tu nic nie zostało pominięte przeze mnie. Bazyliszki. Po prostu ci rycerze. Nie, tak, że możemy sobie spokojnie tam wjeżdżać. Ci wjeżdża. Teraz na górę. Gdzie ten korzeń teraz? Właściwy? Dobra. Tu jest coś. W ogóle tędy jak pojedziemy, to chyba będziemy mogli pozbyć tego pierdolonego rycerza. Ale teraz by było kurwa po mnie, nie? O nie! Kurwa, to jeszcze będzie ten trudny rycerz. Ja pierdolę, przegram to, jak skurwysyn. Troszkę za długo już trwa ten odcinek, moi drodzy. To też ja wam nieraz mówiłem, że to nie jest tak fajnie. Dobra, pozbyliśmy się go, bo... Czysto. O, ale kamień mamy, szósteczkę. Już po prostu następuje tak jakby zmęczenie materiału trochę. Według mnie. Już wtedy... A spierdoliłem to. Nam się musiał powrócić, ale to jest niedaleko. Znaczenie troszkę następuje materiału, jak robię taki długi odcinek dla was. I już robię takie błędy. Nie mogę się jakby skupić. Nie mam takiej zawziętości w walce z przeciwnikiem. Tak to ujmę. Chyba musimy teraz przede wszystkim zgarnąć te runy. Prawie poziom. Jest ich prawie poziom. Znaczy będą... W którym miejscu one zostały, nie? Kurwa, ciekawe, czy nie będą na górze. Na górze są. Kurwa, niedobrze. Cholera. Trudno. Kurwa, byłem przekonany, że będę na dole, nie? A jednak się myliło. U nas ta sama droga. Trudno. Nie zamierzam się już tym wspinać. Nie pierwszy, moi drodzy, to nie ostatni raz. Ale mega długi odcinek dzisiaj dostaliście. Czasami trzeba kciuć. Dobra, ruszamy. Ale gdzie one są? Gdzie one są? O kurwa! Kurwa mać! Znowu muszę z nim walczyć, nie? Lepiej jakby się... Właśnie! Przeniósł na łuk, to bym go... Gin, kurwa! Chyba oddalmy się. Za daleko jest. A jednak nie.
Ledwo się udało, tak szczerze wam powiem. Jak stąd kurwa wyskoczyć, żeby nie zginąć, nie? Nie możemy wskoczyć nigdzie, czyli musimy się kurwa mać. Znowu nie trafiłem. Kurwa! Dobra, robię cięcie, widzimy się już za chwilę. Moi drodzy, udało mi się je zgarnąć. Zginąłem się dwa razy. To jest tak wkurwiające tutaj to jeżdżenie, że to jest masakra, nie? Tam na dole był ten skarb. Kurwa, nie tu. Daj. Zgarniamy ten skarb. Mogę stać się na tym mauzoleum pierdolone to, nie? Napędy jak. Chyba nie ma więcej skarbów. Geronimo! Dobra, mamy to. Mamy teraz czaszek, nie? Nawet czy tu będę? A sam, dobra. Kurwa, że to nie będzie. Kurwa! No. Ktoś... To jest komand, gdzie są sznurki. A już się chyba wali. To było? Nie. Tak. Kurwa, już myślałem, że ja zginę. Bo szukamy teraz wejścia. I dobra. Możemy sobie oczywiście zduplikować. Ja sobie tylko zrobię jedną rzecz. Damy sobie mapkę i zrobimy sobie tutaj... Nie. Postawimy sobie znacznik tego domku. Zawsze tak robię, gdy jest właśnie mauzoleum. Gdy wiedział, że w razie czegoś, coś w podziemiach mamy, w głębinach jeszcze właśnie jedno. Dobra, moi drodzy, przy tym cholernie długim odcinku chciałem to zakończyć właśnie w tym odcinku, tą lokację. Mam nadzieję, że tutaj plus minus dało nam się zgarnąć wszystko. Musimy teraz dotrzeć sobie. Zaraz, możemy sobie szybko jechać. Się udało. Nie, dobra. Podać to. No kurwa, nie zdążyłem się przenieść, bo nas zauważył ten bazyjczyk jebany. O kurwa, pojedziemy. Zostało nam wejść do tej trumny, moi drodzy. Jeśli oczywiście coś pominąłem w tej gigantycznej lokacji, kurwa, ale szczerze, ja się nie spodziewałem, że to będzie tak wyglądać. Ona będzie tak olbrzymia. No cóż. To będziemy mogli przenieść. Piszcie w komentarzach, będę sprawdzał. Aczkolwiek, no, wkurwiała mnie ta lokacja, serio. Zobaczymy, gdzie my tym razem wylądujemy. Mam nadzieję, że to już jest jakby koniec epizodu z tymi trumnami. No nie robiłem tego długiego odcinka. Dobrze. To teraz.
Ej, gdzie jesteśmy? Moi drodzy, to chyba będzie koniec tych podróży z tymi trumnami, bo chyba wylądowaliśmy w miejscu, w którym już byliśmy. Aczkolwiek nie chcę zapeszać, nie jestem pewny. Tak. Wtedy dotarliśmy w to miejsce dzięki, no przez teleport tak jakby. Główne korytarze rzeki Einzel. Okej. Moi drodzy, czyli to będzie koniec przygody z tymi trumnami, z tymi korytami rzek i tak dalej. Przynajmniej na razie. Bo tą rzekę Sofie i... Mamy zrobioną, mamy Nokron zrobiony. Kurwa, tam jest dalej, przechodzimy do jeziora z Nielizny, byliśmy już oczywiście w tamtych miejscach, pokonaliśmy tych wrogów. Chyba, kurwa, czas teraz na inną lokację. Sprawdźmy jeszcze sobie, ile na kolejny poziom jeszcze, rzucimy sobie jedną runę. Rozwój postaci. Chodźmy teraz. A? Moi drodzy, kończymy. Kończymy ten przepotężny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. W kolejnym odcinku myślę, że spotkamy się już w ogóle w innym miejscu, ale ja na pewno udam się do twierdzy. Może tak bardziej poza odcinkiem, może sobie podekspię trochę miecz. Zobaczę, co tam ciekawego, jeśli będzie coś ciekawego, godnego uwagi, to rozpoczniemy nagrywanie już w tamtym miejscu. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek, życzę miłego dzionka, trzymajcie się, cześć!